Hej kochani, tutaj Justyna z GitaGuard. Przychodzę dzisiaj do Was z krótkim i bardzo fajnym tutorialem, który będzie idealny i dla początkujących, i dla zaawansowanych, a przede wszystkim dla tych, którzy lubią fajne, proste, bardzo ładne dodatki do stylizacji wiosenno-letnich. A co będziemy robić? Będziemy robić pierścionki. Jako że całe szczęście mamy już za sobą całą szarugę zimową, to postanowiłam pokazać Wam, jak zrobić takie właśnie proste pierścionki z koralików na gumce z dodatkiem hematytów w różnych kształtach. Ja tutaj sobie akurat wybrałam taki z serduszkiem, z kwiatuszkami i z gwiazdkami. Dokładniejsze zmierzenia będą na blogu Passartu razem z tym tutorialem i link będzie w opisie, więc polecam tam zajrzeć. Natomiast pokażę Wam dzisiaj, jak właśnie wykonać takie proste pierścionki, które będą idealnym nie tylko prezentem dla kogoś, kogo lubicie, może dla przyjaciółki czy mamy, dzień mamy się zbliża, ale także będą po prostu świetnym dodatkiem do letnich stylizacji. Ok, miało być krótko, a ja tu już gadu, jak to ja. Co potrzebujemy? Będą nam potrzebne koraliki Toho, rozmiar 11. Ja sobie wybrałam tutaj do tego tutorialu takie w kolorze metalicznym zielonym, ale możecie wybrać sobie dowolne. Będziemy jeszcze potrzebować hematyty. W zależności od tego, jak dużo pierścionków chcecie wykonać, mają różne kształty i one są dostępne właśnie w formie na przykład takich krzyżyków albo serduszek, jak widzicie, też w różnych rozmiarach. Są też gwiazdki, są kwiatuszki. Naprawdę można wybierać i wybierać. Ja dzisiaj może zrobię sobie jeszcze jeden taki z serduszkiem, natomiast... O, dzień dobry kocie. Natomiast Wy możecie sobie wybrać dowolne, jakie akurat Wam odpowiadają. Potrzebujemy oczywiście ostre nożyczki, jak to zawsze. Może się też przydać klej, aczkolwiek mocny supełek zazwyczaj wystarczy, ale dla bezpieczeństwa można delikatnie podkleić klejem. Ja tutaj wybrałam Hasulit. I potrzebujemy jeszcze gumkę. Ja wybrałam w rozmiarze, który ma grubość 0,5. Są też grubsze, ale wtedy koralik Toho może Wam przez nie nie przejść. I tutaj mam taką zwykłą gumkę oraz do pokazania jeszcze elastomę. Możecie dostosować kolor gumki do Waszych koralików Toho, wtedy nawet jeżeli węzełek Wam się nie schowa w koraliku, a w koralikach Toho jest to naprawdę utrudnione, to nie będzie jej właściwie widać i będzie to wyglądało jak kolejny koralik. Ok, chyba pokazałam Wam wszystko. Tak jak mówiłam, tutaj bardzo minimalny nakład pracy, minimalny nakład materiałów, a efekt jest naprawdę bardzo fajny i można szybko sobie zrobić taką właśnie biżuterię. Ok, my tu gadu, a czas działać. Ja sobie biorę przezroczystą elastomę, przezroczystą gumkę, mam nadzieję, aha, Wy jej nie będziecie widzieć pewnie. No ale dobra, tutaj nie jest to aż tak skomplikowane, po prostu bierzecie koraliki Toho i nawlekacie. I teraz cały szkopuł polega na tym, tak, ja już jestem ślepa, więc wiecie, to nie jest takie łatwe. Cały szkopuł polega na tym, żeby nawlec najpierw połowę koralików, przymierzyć sobie do palca, potem dać Wasze dodatki w postaci hematytów, a po hematytach dodać kolejne koraliki. Dlaczego tak? Ponieważ węzełek w drobnych koralikach Toho się nie schowa, więc fajnie, żeby węzełek schować dokładnie w tym miejscu, czyli wtedy ten Wasz dodatek musi być dokładnie na środku. Ja sobie dodam 3 serduszka, właśnie jeden większy i 2 mniejsze. I jako że ja mam bardzo szczupłe palce, na razie nawlekam sobie 11 koralików Toho. Dobra, mam już moje 11 koralików nawleczone i teraz biorę jedno mniejsze serduszko, chociaż o, tak widzę, że te serduszka są inaczej ułożone. To nie, to w takim razie biorę sobie 3 większe serduszka, bo jedne są przewiercone wszerz, a drugie wzdłuż, więc lepiej, żeby były tak samo przewiercone. Nie zwróciłam na to wcześniej uwagi. Drugie. Trzecie. Ok, jak na razie wygląda to u mnie tak. I nawlekam sobie 11 znowu.
i potem będziemy redukować. No dobra, i mamy. Jak widzicie, mam równą tutaj ilość koralików. Wyszedł mi trochę większy, bo tak jak mówię, ja mam palce bardzo szczupłe, więc ja sobie zredukuję jeszcze o 2 koraliki. W związku z tym obcinam sobie gumkę, ale zostawiam jej taki dosyć spory kawałek po dwóch stronach, żeby bez problemu zrobić potem węzełek. Mam nadzieję, że tutaj widzicie. Zostawiłam mniej więcej wielkość na wielkość mojej dłoni. Długość na wielkość mojej dłoni. Ok, redukuję sobie o 2 koraliki. Pamiętajcie, że ten pierścionek, on nie może być na Was za ciasny, on nie może się wbijać Wam w ciało, więc lepiej zrobić troszeczkę większy, żeby ładnie się prezentował. Ok, i najgorsza część, czyli zrobienie supełka. Tutaj musicie sobie sami to wypracować, jak to zrobić. Ja po prostu biorę dwie końcówki i delikatnie schodząc tutaj w pobliżu koralików, zaciskam. Zaciskam mocno, żeby ładnie się to związało i żeby, wiadomo, było mocno zabezpieczone. Ok. Teraz odcinam. I dopiero po odcięciu biorę dosłownie, ale naprawdę dosłownie, kropelkę kleju. Jeżeli się boicie, że zalejecie pracę, to możecie sobie przełożyć na patyczek, taki do czyszczenia uszu. Ok, sklejone. No i teraz trzeba czekać, aż wyschnie. No i ok, u mnie już wysechł. Wygląda to tak. Z tej strony jest supełek i są koraliczki. Ja coś czuję, że się bardzo zapierścionkuję tej wiosny i tego lata. Fajnie to wygląda, coś mi tu ucieka z kadru, ale myślę, że widzicie. Miało być krótko, a jak zawsze rozgadałam się. Jeżeli skorzystacie z naszego tutorialu, to szczególnie na Instagramie oznaczcie nas hashtagiem kurspasart. Dzięki temu szybciej znajdziemy Wasze prace i będziemy mogli je pochwalić. Zachęcam Was także do wpadnięcia na bloga Pasartu, gdzie pojawia się więcej zdjęć, więcej inspiracji i kursy zdjęciowe. Bardzo fajne zresztą. Zachęcam Was także do klikania w dzwoneczek i do subskrybowania. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami. I możecie mnie też odwiedzić na GitaGoArt. Będzie mi bardzo miło. Ok, no to tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym tutorialu już za niedługo. I życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru, w zależności od pory, kiedy mnie oglądacie. Pa, pa!